Nie, zobacz tam bliżej. Zobacz na tą kamerkę. Jeszcze bardziej. To jest content. Kurde. To jest content podcast. Nie, no powiedz normalnie, no. Powiem normalnie? Powiem. To jest content podcast. Zapraszamy na reklamę. Powiedz jak człowiek, to jest content podcast. Zapraszamy. To jest content podcast. Dzień dobry. Czas start. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu i mamy dzisiaj gościa widza, Śmącała. Trochę. To co, lecimy? To ja zaczniemy z żartem, tak? Tak, Julian Modliński, tak nazwiska, wierzę. Nie, dlaczego? Julek, jak już. Z Rulek Lutej. Mamy dzisiaj widownię, to jest już tak rozwinięty podcast, że są nawet tak jak Jimmy Kimmel. Czyli jak będzie coś śmiesznego, to o, to możemy. No. Będzie... Okay. Ja będę, wiesz, miał ten... Tak, albo klaski, sobie... aplauz. Nie, brawo. Nie wiem, tak, Jimmy, Jimmy. Jimmy, show. Aplauz. No, jakie za maszyste pismo. Dlaczego na E przez S? No przez dla byki. A, okej. Clipping. Ten, który uważam, że jest lepszy, chociaż on i tak zapisałeś dalej... Zapisałeś go? Tak, on jest na tej karcie, dlatego ona jest tak dużo, bo to jest karta... Stand-up comedian expert. Puk, kto tam? Dziękuję. Nie, żart, to był żart, że żart. Nie, ale no jakby chwila, trochę taki prolog do żartu, on jest kiepski ogólnie. Ale jest taki trochę lepszy z tych kiepskich, że nie jest do końca oczywisty, nie? No i jakby, ty pewnie będziesz wiedział, na jakby, kto jest, jaki jest największy dzban w historii Polski? Nie, to ja nie zgaduję, jaki? Weź, nie wyrywaj się, tak? Falsar, Tomek. No, Zygmunt III Waza. Ja tak. Nie. Mamy tu, że to nie my. Wreszczamy. Tak, no i to jest tak. Czy fajnie, że się przygotowałeś? Nie, no. To improwizacja. To dzisiaj taki mamy, że jakby... Jeszcze mam jeden lepszy. Jak dawaj, już, dawaj. To co, chcemy zacząć po prostu tak podcast, żeby było normalnie i my zjedziemy jakby z oczekiwaniami tak bardzo w dół, że potem cokolwiek zrobimy, że będzie tylko lepiej. No. To jest ten żart? Nie. Lutuj, ale dawaj, drugi rzecz. Lecimy z drugim. To drugi jest taki. Dlaczego lód się topi? Chcesz jakiś ten komentarz? Nie potrafi pływać. No. Nie, zostawmy ciszę. Tak. No, ty masz kartkę. Ja mam kartkę. Wiem, dlatego mówię, zostawmy ciszę, bo ja też uważam, że ten żart jest kiepski. Chyba bliżej. Coś. Fajnie, no dobra. Ale szanuję, jakby wiesz. Przynajmniej się postarałem. Byłem przygotowany. To teraz może ty powiesz, co przygotowałeś na dzisiejszy podcast. Ale w sumie to jest tak, że kostki lodu zawsze opadają na dno? Czy nie ma tak, że... Nie, raczej się unoszą. Bo jest powietrze w nich zamknięte. No to jaki jest sens w tym żarcie? Dlaczego lód się topi? Zakładając, że się topi, bo normalnie się unosi? Nie, no topi się jako temperatura. Że zmienia swój stan ze stałego w wodę. Bo nie potrafi pływać. Bo ja w ogóle zrozumiałem, że on tonie. No nie, chodziło... Czyli jakby ja... Jakby ja rozumiem main tutaj, premise. Poproszę o telefon do przyjaciela, będziemy teraz tłumaczyć żart. No. Taki żart, wiesz. Ja wiem, że on nie jest. Nie chcę hejtować i wjeżdżać. Nie, możemy, bo ja też hejtuję ten żart. Ogólnie uważam, że nie jest zabawny. Jakby trochę czuję wstyd, że go zrobiłem, bo wiem, że nie jest śmieszny, ale no jakby... Nie, tak, spoko. Wyciągam rękę, dłoń. Ja się staram sobie przypomnieć żart, który mnie bawił. Ostatnio. Nie potrafię, ale mam jeden, który był mi się podobał, bo tak w żartach już mówiliśmy, że chodzi zazwyczaj o element zaskoczenia. Mm-hmm. I żart był taki, że idzie sobie para
parkiem i idą sobie, idą tak, jest romantycznie i nagle zza krzaków wybiega dupa, ale nogi i dupa. Po prostu, tak? Aha, że nogi, aha. Dupa i koniec. Wybiega dupa, wchodzi na środek tej ścieżki, łapie jabłko w poślaski no. I spierdala w krzaki. I patrzą po sobie ta para i w końcu tak tacy bardzo skonsternowani i ona pyta chłopaka, ty kurwa, co to było? I zza krzaków słychać Antonówka. To jest żart abstrakcyjny, ale... Jest. No i fajne. No, przyznam, że jest zabawne. Znacznie lepszy. No to jest żart. To można nazwać żartem. Tamto były kiepskimi sucharami. Widzę mnie, no to chodź podejść. Nie, no to musisz wejść, bo tu jest mikrofon. Ten... Gdzie jest druk Dobra, ja dam się złapać, gdzie jest. Nie, ja pokazać, że nie ma. Nie, no nie odpowiada. No, że jakby rozumiem, że nie ma drucha, bo rucha. Tak. Ale no jest. Słowny, to żart z gatunku słowny. To od taty. Taty? Tak? Mój tata zawsze, jak jechaliśmy na cmentarz i harcerze pokazywali, gdzie należy zaparkować, to zawsze otwierał okno i pytał, czy gdzie jest druk Borów. Czy jest druk Borów? I oni odpowiadali właśnie, że nie ma drucha. No. To było dla, to jest dla mnie zabawne na tej płaszczyźnie, że zawsze tata tak robił. No koniec dobra. Na dzisiaj, tak? Koniec. Dzisiaj mieliśmy porozmawiać o świadomości. To jest super ciężko. Nie patrz moje te notatki, jedź ze swoich. Nie mam tutaj wszystko. No to dawaj, proszę, czekamy. I powinien być ten, wiesz, ten czarny. Smart. GIF, tak, smart. Smart. No to dawaj. Nie, no ja mam, ja już świadomość, kurczę, podajesz mi telefon. Puść. Dobra. Tak jest ten podcast rozkręcony. Tak jest rozkręcony. Mamy Najpierw mieliśmy asystenta, później kamerę. Taki jestem, żartuję jak coś. Oglądałem podcast na TEDzie z... Już nie znajdę. Z TEDem, tak? Nie znajdę. W ogóle wiesz, jak TED się zaczął? Jak się zaczął TED? Że ten gość, który założył tego TEDa, on po prostu bardzo lubił rozmawiać sobie z inteligentnymi ludźmi. I tak wiesz, spotykał się i robił takie imprezy i tak dalej. I nagle pomyślał, że dobra, to ja to ogarnę. Jakby troszeczkę, nie wiem czy można nazwać, skomercjalizuję. I teraz, żeby, no wiesz, wszędzie jest TED. No, w Polsce jest TED, tak? I tak, jakby tak. No jest ten naukowcy TED, chcą wystawić. Właśnie jaka jest różnica? Nie wiem. Wydaje mi się, że TED to jest ten oficjalny, a TEDx to tak, tak słyszałem przynajmniej, że każdy może sobie zorganizować. I pod szyldem TEDa występować? Nie, no właśnie nie pod szyldem TEDa, tylko pod szyldem TEDx. Że jakby to jest trochę niżej, tak? Nie mówi się TEDx? Może się mówić TEDx, ale ja mówię TEDx. Tak jak się mówi X-Men. Nie panujemy nad widownią. No dobra. Aplauz. Cięcie. No nie wiedziałem to, ale to przecież mają bardzo podobną typografię i tak dalej. To aż tak by zrzynali wszystko? No nie wiem, no ale jakby może to być oficjalne po prostu. Tak jak wiesz, jest spółka matka i spółka córka. To dziwne, to trochę aż dziwne. To jest taka gałąź od noga, która jest jakby mniej oficjalna, bardziej freestyle'owa i że... No, wydaje mi się, że widać różnicę jakby w gościach zapraszanych, nikomu nic nie ujmując, tak, oczywiście. A to w sumie nie wiem, czy jest TED w Polsce, bo wiem, że jest TEDx Gdańsk. Wydaje mi się, że nie było TEDa polskiego. Ale TEDx czy TEDx mógł być, bo jest chyba, coś tam było. Chyba było, no, w Gdańsku chyba, w Warszawie też pewnie. No nic, dobra. No i tam było na tym podcaście, gość mówił o świadomości. I wiele osób słuchałem i z TEDa, i od sama Harrisa. I szalenie ciekawa rzecz. I nie wiem, czy teraz wyjeżdżać na ten rewir. Może ty zacznij, co? Bardziej naukowo. Bo ja mam takie szczątkowe informacje o tym Metzingerze. Jakim Metzingerze? Thomas Metzinger. Tym filozofie. Co na podstawie badań wysnuł taką teorię, czy hipotezę, że świadomość nie jest, ona jest skutkiem ubocznym ewolucji. Czyli, że była ewolucja i
patrzono na obraz, znaczy na w umyśle, jakby jak to się dzieje w umyśle, że zobaczono, że i to porównywane było ze zwierzętami i tak dalej, czyli to w jakiś sposób legitne te badania były, czyli że ty chcesz podnieść rękę na przykład, no. I są obszary, które odpowiadają za podniesienie ręki i one jakby w nich jest akcja, czy tam jak to się, kurde, nie wiem jak jest po polsku, no ale u nich tam jest, można zaobserwować, że coś się dzieje w tych obszarach kilka sekund czy milisekund wcześniej niż jakby w danym organizmie następuje świadomość tego, że on to robi, jakby wiesz, że przemyśliwuje to i wykonuje, tak? Czyli, że tak jakby oni inaczej ja pierwszy raz się spotkałem z tym u właśnie Thomasa Metzingera, że czyli, że w skrócie, że ty podnosisz rękę, tak? I to jest, twój organizm tego chce, ale to, że jest świadomość, to jakby no. Tego, to jest jakby trochę interpretacja twojego umysłu, tak? Że to jest skutek, to jest później, bo się dzieje później nawet w chronologii zdarzeń. Czyli to nie jest tak, że ty świadomie podjąłeś tę decyzję, tylko ty podniosłeś rękę i później tobie wydaje się, że to było jakby twoja prywatna jakby decyzja świadoma, tak? Bo, bo to, że wykonujesz wiele nieświadomie rzeczy, no to jest pewne, nie? No jakby zwierzęta często... Staram się być świadomy, ale... No ale zwierzęta często z tą małym poziomem, jak to się... encefalopatii? Coś takiego, tak? Nie wiem, jak to się nazywa. Nie pamiętam, czy encefalo, no ale nieważne. Jakby są z tą nieświadome, ale no żyją, tak? Jakby jest prokreacja, tak. Jest, jedzą i tak dalej. Czyli jakby da się wykonywać rzeczy nieświadomie. Ale nawet jak my ludzie sobie zdajemy z tego sprawę, że coś podejmujemy świadomie, to to i tak jest tak jakby skutek uboczny. Pytanie jest też po co, nie? Pytanie. Po co jest świadomość? Po co jest świadomość i gdzie się ta świadomość wytwarza? Też było, jakby na te wszystkie pytania nie ma tak naprawdę odpowiedzi. Jest ale... bardzo ciężko w ogóle znaleźć jakąkolwiek odpowiedź, jest bardzo dużo teorii na ten temat. A, i żeby nie było tak super intelektualnie, z Thomasem Metzingerem nie spotkałem się tak po prostu szukając sobie filozofów niemieckich, bo mi było mało, tylko czytałem książkę Ślepowidzenie, którą bardzo polecam, którą poleciła mi chyba Lena Zielska. Pozdrawiam. Człowiek, który przeczytał książek więcej niż chyba wszyscy moi znajomi razem wzięci inni. Naraz. Patrzysz na mnie. No bo jesteś jednym z tych wszystkich, którzy przeczytali mniej niż ona. Ale także ona poleciła tę książkę i tam było, to była książka science fiction. Science fiction. Jak się mówi po polsku? Science fiction. Science fiction po polsku. No, nieprawdziwa książka, ale... fantastyka naukowa po polsku. O, no, fantastyka... O, właśnie jest. Fantastyka naukowa. Dbajmy o czystość języka. No i tam było właśnie o jakiejś tam cywilizacji, stworzeniach, które były szalenie inteligentne, ale nieświadome. I później na końcu w przypisach było powiedziane, że ta filozofia jest właśnie zbudowana na tej filozofii Metzingera i że to jest spoko akcja. No jest. I jakby też ciekawe, że autorem tej książki jest naukowiec. On nie pamiętam... Ślepowidzenia? Tak. Peter Watts, tego co pamiętam. Tak, tak. O! Peter Challan. Nie Watts? Watts chyba. Ale Alan Watts to był od komputerów. Nieważne. Watts. Taki żart. Koło czerwonej książki. Żarcik dla kumaty. Podasz? Ja dzisiaj będę dużo żartował. Ale no właśnie ciekawostką jest to, że on jest biologiem morskim i bodajże ma tytuł profesora nawet. Czyli jakby jest to oparte gdzieś tam też na jego badaniach pewnie. Dalej, książka o gadżeta. Pyk, ślepowidzenie, no. Zerżnięta okładka, bo mi się nie podobała. Proszę. Ale tam... No właśnie, you know, you know. Oprócz tej właśnie w jakiś sposób nieświadomej rasy obcych, też była przedstawiona rasa, która była jakby jeszcze bardziej świadoma. Niż ludzie? Tak. What? Nie pamiętam tego. Wampir? W ogóle nie pamiętam. Nie pamiętasz tego wampira? Bo ja sobie tu pozakładałem. Często sobie zakładam w taki sposób, że zaginam rogi. I ciekawe rzeczy. I teraz przyszedłem na... Dobra, powiedz. Nie no, mów. Co? Nie no, mówiłem, że wampir był, który był jakby nadświadomy, który no w jakiś sposób był postrzegany jako psychopata. Przez ludzi, którzy byli pod nim, jakby w jakiś sposób współpracowali z nim, bo byli wysłani właśnie na misję badawczą.
razem. Ale czy jak się objawiało to jego, ta jego nadświadomość? Co, jak można? To ciekawe. No właśnie tą psychopatią, moim zdaniem. Nie, że co? Że co, no? Jakby, czy mam definiować, na czym działa psychopatia? Tak, czyli skłonność do manipulowania i tak dalej. Psychopatia jest nad świadomością? No odwrotnie. Jakby jego nadświadomość, jakby większa świadomość zachowań ludzkich, relacji i tak dalej, jakby spostrzegawczość, moim zdaniem, objawiała się właśnie poprzez psychopatię. Ale bo jakie to ma konotacje do, albo jakby implikacje do tego, że będzie coś, ktoś, bo psychopatia to nie jest tylko tyle, że sobie zdaje sprawę. No nie, ale bardziej manipuluje tym jakby, żeby osiągnąć swój cel. Czy masz jakiś fragment, który chcesz nam dzisiaj na podcaście, Tomek czyta książki? I to tak dosłownie, że po prostu czyta w ciszy. Właśnie, chcesz może na głos coś? Mogę. No nie, niemniej, no warto przeczytać, bo ja też czytałem tę książkę z twojego polecenia i też czytałem drugą część. Fajna? Chyba gorsza. Moim zdaniem trochę mniej ciekawa. Jest jeszcze, bo ogólnie w tej książce jest taki duży miszmasz, bym powiedział, bardzo dużo jest takich skomplikowanych konceptów, które są wpychane w dość wysokim tempie, trochę się nie uleży, jakby ciężko, żeby się uleżały i... No nie jest to Władca Pierścieni, nie? No nie jest. Jakby właśnie jest tam bardzo dużo intensywnych bodźców, które... Myślę, że to książka jest do przeczytania, nie wiem, z 5 razy, żeby w pełni zrozumieć. A ja nie wiem, czy ja sobie jej nie przeczytam jeszcze raz. A i tu nie, właśnie chciałem użyć słowa łyknę, to nie jest książka na łykanie, nie? Nie, raczej nie. Ale chciałem powiedzieć, że były dokonywane przez naukę pomiary świadomości. Proszę bardzo. W 2000 roku, bo ja dzisiaj jestem imieniu, z kartką. W imieniu nauki teraz głos zajmie Julek. Reprezentant światowej nauki galaktycznej, międzygalaktycznej właściwie. Dlaczego ja akurat? No bo mówisz, że dawaj. No to, jak tak wszystko wiesz, to powiedz. Nic nie wiem, jakby ten temat jest bardzo skomplikowany dla mnie i to jest taki disclaimer na początku. Bardzo mało zrozumiałem z tego, co przeczytałem. W dużej mierze jest to przepisane z internetu, a jak wiemy wszyscy, internet mówi prawdę. Niemniej były właśnie badania naukowe i naukowcy opracowali metodę, która nazywa się Zap and Zip. Zap, ponieważ do głowy była przestawiana... Elektroda. Cewka, akurat, nie trafiłeś. Elektrody były później, bo trzeba było czytać reakcję mózgu, ale była przystawiona cewka, która wysyłała impuls magnetyczny do środka czaszki, co w konsekwencji powodowało pobudzenie elektrodów. Co jest moim zdaniem ciekawe, ze względu właśnie na to, że elektrony mogą zostać pobudzone też przez... jakie elektrony, kurwa. Neurony. Pobudzała neurony. Neurony mogą zostać pobudzone też przez zewnętrzne bodźce, czyli zmienne pole elektromagnetyczne, tak? Czyli chociażby Wi-Fi może, jak jest odpowiednio mocno natężone. Niemniej właśnie... Dlatego zwariowani ludzie wyłączają routery na noc. Albo śpią w aluminiowych czapkach. Ja odkładam telefon. No, też powinno pomagać przynajmniej odfiltrować składową elektryczną, ponieważ bla bla bla, folia aluminiowa działa jak klatka Faradaya. Pozdro. I śpisz w tej folii? Śpisz w tej folii? Nie. Bo ja na przykład wyłączam Wi-Fi i wyłączam telefon. Ja też odkładam. W sensie wyłączam router nawet. Odkładam telefon na komodę. Ale wracając do tego eksperymentu, no właśnie wysyłali przy pomocy tej cewki dość silny impuls magnetyczny do środka czaszki, co powodowało pobudzenie neuronów. Neurony z kolei pobudzały też neurony sąsiadujące z nimi, co powodowało taką rozpraszającą się falę elektryczną chyba raczej. Elektroelektryczną falę. Elektryczną falę w mózgu, która była z kolei mierzona właśnie przy pomocy EEG, czyli EEG to jest elektroencefalogram, który służy właśnie do pomiaru aktywności mózgu. No i można było tam zaobserwować, tak jak to fala, czyli miejsce, gdzie jest ona wyżej i też miejsce, gdzie jest ona niżej. Swoją drogą, mój zegarek pokazuje falę. Tak. Tak. I właśnie potem naukowcy zebrali te dane, wrzucili do kompa, no i tu jest właśnie ta część ZIP, tak, gdzie zostały one przeanalizowane. I co ciekawe, można było właśnie zaobserwować pewne powtarzające się wzorce w tych dołkach i górkach fali. No jakie? Jakie? No właśnie nie wiem jakie, ale tak było napisane, że mogli zaobserwować wzorce. Ja nie ogarniam tego przypisu teraz.
Że co, że badaniem? Bo ja tak trochę... No jakby zrobiłem background, tak? No że tak, no i co z tym badaniem, że co? No i że ono rejestrowało. Mózg? Tak, właśnie rejestrowało świadomość. No i na tej podstawie wydedukowali, że jest pewien zakres liczbowy i tutaj było od 0,31 jakiejś wartości do 0,7 też jakiejś wartości, która była właśnie wydedukowana czy wyliczona na podstawie tych wzniosów i opadów tej fali, że między tymi wartościami człowiek jest świadomy. Mm. I robili takie badania, że brali jakby zwykłych, aktywnych, przebudzonych ludzi i na przykład porównywali potem z ludźmi, którzy mają uszkodzone mózgi, ale nadal są aktywni i oni mieścili się cały czas w tym zakresie, od 0,31 do 0,7. Ale na przykład jak wzięli ludzi, którzy nie byli w pełni świadomi, czy uśpieni, czy właśnie w jakiejś, jakby uśpieni poprzez środki farmakologiczne, czy w jakiejś śpiączce, czy jakby też z jakimiś takimi, no w stanie wegetatywnym ogólnie, no to część z nich znajdowała się poniżej tego 0,31, część z nich była wyżej, czyli oznaczało to wtedy, że są świadomi, ale nie są w stanie skomunikować się ze światem zewnętrznym. No, to akurat jakby masakra jakaś. No. Czyli jakby jest sposób pomiaru tego. Jakby niedoskonały, tak, i w jakiś sposób też inwazyjny, ale przynajmniej da się to zrobić. No ale to też wydaje mi się jakby jest... Właśnie. No i tutaj są kolejne teorie, jakby co to jest świadomość, tak? Teorie naukowe. I większość z nich, z tego co ja rozumiem, bo przeczytałem dwie, takie podobno najważniejsze. Jedną dwie teorie. Jedną zrozumiałem bardziej, bo wydaje mi się dużo prostsza. Ale one zazwyczaj zaczynają od informacji. Czyli jakby początek świadomości. Koniec. To tę drugą rzucaj. Pierwsza nie przeszła. Nie, ale to, że nudzę, tak? Okej. <Okay. śmiech> ty chcesz coś powiedzieć? No, ale niemniej właśnie zaczynają od informacji jako tego, tej wartości początkowej, która potem definiuje świadomość. Czyli, tak w ramach mojego przypomnienia, żebym też nie gadał głupot za bardzo, jest teoria, która nazywa się GNW, i ona trochę odnosi się do tego... Gunwo. O, też to. Teoria Gunwa. Teoria Gunwo świadomości. Jakby akurat ten skrót stoi od Global Neural Network. I trochę odnosi się do tego, co ty już powiedziałeś wcześniej. Czy rozumiecie teorii DUPA? Ale wracając właśnie do tej teorii Gunwa i informacji. Informacja może być przetwarzana na dwa różne sposoby. I teraz... Jeżeli informacja jest przetwarzana jakby przez cały obszar mózgu, czyli jest wrzucona i dostęp do tej informacji potem ma każdy z podczęści jakby mózgu, tak, bo mózg ma te swoje płaty i tak dalej i one podobno odpowiadają za różne rzeczy. Chociaż z tym też bywa różnie, tak, bo są ludzie, którzy posiadają tylko jedną półkulę i są w stanie dalej funkcjonować, tak, czyli ta jedna półkula musiała przejąć tak naprawdę aktywność drugiej też w jakiś sposób. Niemniej, jeżeli ta informacja jest dostępna do wszystkich, dla wszystkich obszarów mózgu, wtedy mówimy o tym, że to postrzeganie jest świadome. Z drugiej strony, jeśli ta informacja jest dostępna tylko dla jakiegoś jednego wybranego obszaru, czyli to, co ty powiedziałeś o tym ruchu ręką, tak? Jeżeli ty pomyślałeś sobie najpierw o ruchu ręką i wykonałeś ten ruch, jakby czułeś tak wszystkimi mięśniami i tak dalej, to będzie świadome, a jeśli zrobiłeś to odruchowo, w jakiś sposób intuicyjnie, no to byłoby nieświadome. No i to jest jakby taka definicja właśnie. Jest jeszcze takie wytłumaczenie, że można to przyrównać do teatru. Jak coś to powiedzieć, a propos tego pierwszego, że tą ruch ręką, to właśnie tam, co mówił przynajmniej ten gość, tak? Że tak. Wysnuwał taką myśl, że nigdy nie ma sytuacji, gdzie ty jesteś tak jakby w pełni świadomy. Jakby, że nawet jaki jestem ja teraz. No i wiem, zdaję sobie sprawę, jestem Tomek, tak? Nagrywamy podcast. W tym momencie podnoszę prawą dłoń. No. I to powiedziałem i zrobiłem. To, że dalej to jest jakby też nieświadome.
Że to są. Nie, rozumiem. Chyba to jest właśnie to podejście naturalizmu, że wiesz, że jesteśmy po prostu maszyną, bo to jest takie przeświadczenie, tak? Wiele osób ma. Ja też niestety, ale skłaniam się ku temu często, że jesteśmy po prostu maszyną, która ma jakąś tam kombinację biologicznych komórek, chemii, elektryczności i tak dalej. No i że działamy. Jakby ja dokładnie w takim samym, jakby mnie taka sama kopia działałaby dokładnie tak samo. W takim samym środowisku i otoczeniu, grawitacji i tak dalej. I zmierzam do tego, że jakby patrząc na ludzi jako na po prostu maszyny, roboty, tylko na, wiesz, na złożonych na podstawie jakby białek i węgla, tak? To ta świadomość jest później jakby skutkiem ubocznym, ale nie koniecznym, po prostu zbędnym. Nie wiem, czy zbędnym, ale nie jest konieczna. No nie. Jak wiesz, co mi chodzi. Bo są zwierzęta, które mają niższy poziom świadomości i są w stanie funkcjonować. Tak, ale to chodzi o to, że ja nawet jak teraz mówię, okej, uwaga, wszyscy, uważajcie, podniosę prawą dłoń, to i tak jest jakby wynik jakichś algorytmów, kombinacji, wiesz, komórek i procesów, które zaszły. Okay. Jakby to nie ma, jakby to obdziera totalnie magię umysłu, znaczy magię jakby, wiesz. Z jednej strony tak, ale ja bym powiedział, że to jest podejście bardziej filozoficzne. Jakby nic nie ujmując temu oczywiście, bo może to tak zabrzmieć, ale chodzi o to, że jest to raczej ciężko udowadnialne i jest to po prostu jakaś interpretacja, tak? Jakby starałem się trzymać po prostu bardziej jakichś takich naukowych dowodów ze względu na to, że... Świet. Właśnie moim zdaniem nauka ma lepsze narzędzie po prostu ku testowaniu rzeczywistości. Dokładnie, no to właśnie tak naprawdę weź pomyśl ze mną razem. Tak. No to właśnie moje podejście jest stricte naukowe, a twoje jest ciężko udowadnialne, znaczy moje. Nie mówię, że ja tak uważam. Twoje jest ciężko udowadnialne, że ty jesteś sobie osobą, która ma świadomość i robi to, co chce robić. A ja mówię, że ty jesteś zbiorem komórek, jakby tak, konkretną kombinacją, która działa na zasadzie tak, związków chemicznych, impulsów elektromagnetycznych i tak dalej. A ty dodajesz temu jakąś metafizykę. Właśnie ja podchodzę do ciebie jak do zwierzęcia. Jak do... Jest reakcja, nie? Że ja wrzucam sól do wody i ona się rozpuszcza. I dokładnie to samo się dzieje u ciebie w głowie z hormonami i tak dalej, tylko bardzo skomplikowane. Okej, tylko wydaje mi się, że różnica, jakby wracając do twojej analogii, jest taka, że ty mówisz, że woda może rozpuszczać sól, a ja mówię, że jakby jak wrzucisz sól do wody, to ona się rozpuści. Nie widzę tego. W jaki sposób? Ja mówię o tym, ja mówię o tym, że ty jesteś jakby workiem właśnie jakichś tam hormonów, chemii, biologii i tak dalej. Ale ja nie powiedziałem, że nie jesteś. Ja powiedziałem... Ale mówisz, że moja jest nienaukowa. Właśnie moja jest stricte, sama nauka. Okej, no dobra, to nie zrozumiałem tej części. Bo ja poza tym chciałem jeszcze dodać, że powiedziałeś analogia. Było z tym słowie anal. Także jak można cię brać na poważnie? Aha, okej. Okay. No to dawaj ty. No dobra, żart. Nie, no dawaj ty. A co, bo już skończyłeś to? Nie skończyłem nic. No chciałem właśnie przekazać tutaj taką ładną metaforę, nie? Że jakby jest coś, jakby to jest właśnie takie troszkę bardziej poetyckie wytłumaczenie tej teorii Gunwa, że jest coś, co się nazywa teatr świadomości, że można to właśnie, tę świadomość, którą mamy w mózgu, można przyrównać do teatru, gdzie masz reflektor, który oświetla, i to jest jakby reflektor uwagi, która oświetla deski teatru, na której znajdują się aktorzy, tak, którzy coś robią, wykonują, ale jakby nie widzisz tak naprawdę scenografa, który zaprojektował scenerię, scenarzysty, który rozpisał całą akcję, czy reżysera, tak, czy chociażby widowni. Więc jakby no po prostu twoja świadomość może działać szerzej, niż ty sobie zdajesz z tego sprawę. To jest jedna z interpretacji, tak? Oczywiście uczeni się dalej kłócą, co jest co i tak dalej. Być może ty masz rację też i pan Tomasz Metzinger? Może Tomki mają rację. Może tak, może nie. Niemniej jest też druga teoria, której jeszcze bardziej nie rozumiem, ponieważ wprowadza jakieś takie dziwne pojęcie fi.
I tu mam zapisane, ponieważ tak jak mówię, nie rozumiem tego, więc to będzie cytat. I to fi jest miarą zintegrowanej informacji, zintegrowanej, czyli przetworzonej. I jest pewien problem z tą teorią, ponieważ ona określa, że świadomym jest ten, który ma fi powyżej jakiegoś poziomu, tylko no, że... Co to jest fi? Jakaś wartość? No, właśnie to jest miara przetworzonej informacji, zdolności do przetwarzania informacji. Tylko, że jest taki problem z tą teorią, że masz na przykład telefon, masz iPhone'a, który zbiera czujnik, jego czujniki zbierają informacje i w jakiś sposób też przetwarzają. No i jakby według tej teorii oznaczałoby, że iPhone jest świadomy. Tak samo można sobie wyobrazić sytuację, kiedy z całej Ziemi znikają ludzie, tak, czyli jakby jedyny gatunek w sumie uznany przez nas za jakby najwyższy poziom świadomości w tej chwili, tak? No i zostają właśnie telewizja, internet, radio, tak, ponieważ mogą być nagrane. No i co? Jakby to dalej są świadome istoty? W momencie, kiedy pozbyliśmy się tak naprawdę... No ale nie reagują na to jakby. No właśnie, no nie przetwarzają tej informacji. No nie wiem. No jest sporo problemów z tą teorią. No to dawaj jeszcze to. Co jeszcze? Nie, jakby jeszcze to w sumie było... Tak, jeszcze porównanie takie, czy człowiek w momencie śmierci dalej przestaje być świadomy, tak? Więc tak naprawdę potrzebny jest zarówno umysł, jak i materia. Bo umysł nie może istnieć bez materii. Mind z angielska. Tak, no i w sumie z mojej strony o świadomości to tyle. Nie wiem, to są dosyć ciężkie tematy i ciężko znaleźć. Myślę, że bardzo, bardzo dużo trzeba się wczytywać, żeby cokolwiek takiego jakby w miarę klarownego znaleźć. Niemniej no, nie ma na to dobrej odpowiedzi póki co. Tak samo trochę jak z fizyką kwantową. No dobra, a to co powiedziałeś, to co ja też usłyszałem od wielu i się powtarza, że my i to jest akurat obecnie wiadome, nie potrafimy wytworzyć świadomości, tak? Jakby sztucznie i nie rozumiemy jeszcze w pełni, mimo, bo to są teorie, tak? Nie rozumiemy w pełni, jak z materii, to się chyba nazywa materia nieożywiona, ale no z jakichś tam białek, właśnie właśnie węgla, wody, coś tam, jak nagle powstaje coś takiego jak świadomość, tak? To tak, to nie wiemy tego. I ja kiedyś, przed tym jak nawet przed tą chyba książką Ślepowidzenie, wpadłem na taki eksperyment myślowy, którym często zanudzam ludzi, ale jako, że nie ma tutaj reakcji zwrotnej na razie, to wjeżdżam z nim na ostro. Że jest coś takiego, że załóżmy, że jesteśmy w roku 1224. Jakiś specjalny powód, dlaczego akurat ten rok? Bo to jest prędkość Macha. No, jakby tu był Mazur, to by się z tobą pokłócił, że ono zależy od ośrodka i od warunków atmosferycznych. No tak, ale to chyba w próżni. 1224 km na godzinę chyba, tak? Poczekaj, prędkość Macha w próżni? Nie? A jak się w próżni rozchodzi dźwięk? Ale to prędkość, jako prędkość. Prędkość Macha to jest prędkość dźwiękowa. Tak. W próżni. Próżni. W próżni, gdzie dźwięk się nie roznosi. No. Czyli każda prędkość jest większa od prędkości dźwięków. Każda prędkość to Mach. No dobra, ale zmierzałem do tego i teraz jest tam jakiś sobie alchemik, czy jakiś taki uczony. Ja biorę i załóżmy, że on nie wie, nie wie jak działa, bo wtedy wtedy jeszcze nie myślano, że ta świadomość jakby wszystko jest w mózgu, tak? Tylko myślano o sercu, były te przecież, to się chyba nazywało jakoś płyny, żółć, coś tam, wiesz, tak było w tej medycynie wtedy rozkminiane. I załóżmy, że ja bym wziął mózg i rozciął go na, załóżmy, milimetr na milimetr, na różne cząstki, albo nawet nie milimetr na milimetr, ale po kolei bym porozkładał wszystkie, nie wiem, molekuły, białka, jakieś tam, nie wiem, węgli, wody i tak dalej, nie wiem, wszystkiego, co tam jest, tak? I zrobić tego sałatkę. Nie, posłuchaj, i osobie, która nie wie, że mózg tworzy świadomość, powiedziałbym, ej, słuchajcie, jak ja to wszystko połączę
pewnej konkretnej konfiguracji, to nagle, nie wiedzieć czemu, zacznie się wytwarzać, albo dobra, to może wiedzą, ale zaczną się wytwarzać impulsy elektromagnetyczne i ta istota, czyli ten, nazwę to mózg, będzie w stanie tworzyć obrazy totalnie abstrakcyjne, na przykład, których nigdy nie widział. Czyli wieża Eiffla różowa z plastiku i na jej wierzchołku na przykład jest słoń żywy, 40 razy większy od tej wieży Eiffla. Wiesz, to wszystko, ten obraz, który teraz sobie stworzyłeś w głowie, co nie słyszysz? Stworzyłeś. Nie stworzyłem. Tak, przysięgasz? Nie. Nie widziałeś słonia? Nie widziałem, nie widzę różowych słoni. Jak ktoś mi mówił, żebym widział. Widzisz, ja nawet nie powiedziałem, że jest różowy słoń, tylko różowa wieża Eiffla. Czyli ty wiem. Jeszcze dopowiedziałeś sobie. Wiem, ale nie widzę różowych słoni. No dobra, ale dobra. I zobacz, ty tworzysz sobie ten obraz, którego nigdy nie widziałeś, złożony z kilku innych rzeczy. Pomalowałeś sobie tego różowego słonia, którego widzisz i tej, na tej wieży Eiffla. I zobacz, czyli tworzą się abstrakcyjne rzeczy, nawet... I jest coś takiego właśnie jak świadomość, przemyślenia, tak? No nie wiem, poezja, sztuka, uczucia, jak wiesz, zazdrość, miłość, gniew, szczęście i tak dalej. I to jest wszystko z tej, bo z osobna te wszystkie molekuły nie potrafią, nie są świadome tych rzeczy, nie? Jakby z osobna, jak wyjmiesz sobie milimetr z mózgu, wiesz, milimetr sześcienny z mózgu, to on nie jest raczej świadomy sam w sobie i nie jest w stanie tworzyć różnych tam, no nie wiem, właśnie emocji i tak dalej. I teraz, i stop. No właśnie, i to jest, poczekaj, to jest pierwszy akt tego, poczekaj, to bear with me, dobra? To jest pierwszy akt tego eksperymentu myślowego. Czyli, no nie wiem, jeśli się, mam nadzieję, że się zgodzisz, jak nie, to poczekaj, z tego, że właśnie łącząc te rzeczy, on nagle jest w stanie po prostu tworzyć, wiesz, ogromne projekcje wewnątrz siebie właśnie, no, niestworzonych rzeczy. I teraz koniec. I drugi akt tego jest taki, że wyobraźmy sobie, bo jest coś takiego, to taka ciekawostka, jak oddziaływania chyba magnetyczne, długodystansowe, coś takiego w fizyce. Czyli, że no wiadomo, że mniej więcej... Magnetyczne, długodystansowe? Tak, coś takiego jest. Nie pamiętam, jak to się nazywa, nawet po angielsku nie pamiętam, ale... To, że jest coś takiego jak grawitacja, czy jak, wiesz, władowania atmosferyczne, przyciąganie, wiesz, zaginanie światła i tak dalej, to raczej ludzie się uczą w szkole, ale to, że jest coś takiego, że działa na przykład międzygalaktycznie i na przykład galaktyka nasza potrafi być cała w paśmie tego działania. Jak wiesz, co dziś, że są takie pewne oddziaływania, które działają bardzo długo dystansowo. I że to nawet my niekoniecznie jesteśmy w stanie to zmierzyć, bo na przykład możemy być cali, wiesz, w paśmie tego przysłowiowego oddziaływania czerwonego z nogi, nie? To tak jakbyś był cały w paśmie, tak? To jakby ciężko jest to przeliczyć. No i posłuchaj, czyli są takie oddziaływania. I teraz, co jeśli biorąc wszystkie, wiesz, te zobacz, planeta sama w sobie, załóżmy, że nie jest świadoma, okej? Okay? Że jest po prostu skałą. Czy tam, wiesz, wodą, nieważne, metalem i tak dalej. I teraz wyobraź sobie, że to wszystko, cała galaktyka, kolektywnie, nasza galaktyka, wiesz, Droga Mleczna, coś tam, jakieś, wiesz, Alfa Centauri, coś tam, i to wszystko, cały kosmos, tylko kolektywnie, wiesz, nie z osobna, nie z osobna planeta, ale wszystko razem jest w stanie tworzyć coś takiego jak myśl. Mam odpowiedzieć na to, czy... Nie odpowiadaj, bo to nie jest pytanie. Ale wiesz, o co mi chodzi? Że tak jak mózg, no, wyobraziłem sobie z osobna nie jesteś w stanie wyrwać kawałka i zobaczyć, a nie, tu się nic nie dzieje. Ale jednak my wiemy o tym, że w mózgu się dzieje coś takiego jak myśl. A co jak właśnie w kosmosie my nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, bo żyjemy na jakby przysłowiowo na tym właśnie małej molekule białka odnośnie względem mózgu, ale kolektywnie to, wiesz, tworzy myśli, przekonania, coś tam, wiesz, jakby... I potrafi tworzyć takie wewnętrzne intraprojekcje. Dziękuję bardzo. Teraz moje dwa grosze? Zapraszam. No właśnie, chyba jest problem, bo podobno nie jest tak, że części mózgu mają różne poziomy świadomości, no i są w stanie jakby samodzielnie działać. No tak. Ja wiem o tym. No. Ale mi chodzi o to, że zobacz, no jak wziąłbym pipetą jakąś bardzo małą cząstkę twojej głowy, nie? No to tego nie z mózgu. No tak, ale ja pod mikroskopem zobaczę
wiesz, coś na zasadzie jednego, no nie wiem, jednego mikrometra, no to raczej możemy założyć, że to jest po prostu komórka, nie wiem, białka. Można. I ona nie jest sama świadoma w sobie. Nie wiesz tego. Dobra, okej, ale mi chodzi o jako eksperyment, jakby myślowy, że, że, nie, że no coś tak, takiego tak, nie masz rację. W kolektywnie, w umyśle są pewnie elementy, które są po prostu nieożywioną materią i jak ja to wezmę i nie wiem, podam załóżmy myszy, to ona to po prostu zmetabolizuje i koniec, że to jest jakby nic nie warte samo w sobie. Tak. I ja mówię o tym, że może na przykład Ziemia również jest takim elementem, może który tak jak być. Wyrwiesz z kosmosu, załóżmy tego pustka, no. Nic się nie stanie, ale kolektywnie wszystko jako ogólny, wiesz, jakby no tak, wszechświat w naszym wymiarze, że tak. Potrafi tworzyć takie rzeczy. Dla mnie jest tak. Może tak ja być. Ja tak pamiętam, leżałem w łóżku i to rozkminiałem, miałem tak. No, może tak być. Może tak być, że wiesz, jakby ze względu na te jakieś oddziaływania elektromagnetyczne, w których niby jesteśmy otoczeni, może tak być, że na przykład wychodząc poza nie, ta świadomość by się deaktywowała. Tak, czyli to byłoby, wiesz, jakieś takie ograniczenie dla nas, jako ludzi w ramach eksploracji kosmosu. Może, ale no właśnie jest problem, jakby na jakim poziomie definiujemy świadomość. Była taka troszkę bardziej już, ona jest uważana też za metafizyczną teorię tego, że świadomość jest właśnie powiązana w jakiś sposób ze światem kwantowym. W jaki sposób? No właśnie, nie pamiętam do końca, ale to jest zwolennikiem i chyba jakby takim troszkę propagatorem i wynalazcą tej teorii był właśnie Sir Roger Penrose, znany matematyk. Nie znam. Coś liczyłem jego wzorem? Nie sądzę. Ale coś tam odkrył właśnie ważnego w świecie matematyki. Ponieważ no jest tam trochę zabawy właśnie, co już mówiliśmy na podcaście z tym, czy coś jest obserwowane bądź nie. No i ta, jakby było to troszkę tak jak właśnie w tym eksperymencie z tą podwójną szczeliną i przechodzącą przez nią cząsteczką światła, fotonem, że raz jest tak, raz inaczej. No i ze względu właśnie na sam fakt obserwacji to się zmieniało. I elektron. Elektron, tak. I było to też ekstrapolowane na to, że musi to być świadomy obserwator. Że w momencie, kiedy dokonujesz obserwacji, to będzie straszny bełkot teraz, ale no następuje kolaps funkcji falowej. Nie wiem, czy świadomy, czy to chodziło o to, czy obserwator jest świadomy, czy to robi... No właśnie mówię, chodziło... że oni ekstrapolowali to na to, że obserwator musi być świadomy. Bo ja słyszałem, że dlatego na przykład wybieramy jedno z tych prawdopodobieństw, bo zaburzamy jakby prawdopodobieństwo to falowe, ale to na zasadzie po prostu tego, że wiesz, że żeby coś zobaczyć, no to musisz puścić foton i musi się odbić i on już jakby wybiera jedną z dróg, nie? Może. Jakby ja po prostu tłumaczę, co on mówił, że jakby sam fakt obserwacji nie jest wystarczający, że dodatkowo musi być tam świadomość. I oni to też tłumaczyli w jakiś sposób poprzez właśnie to splątanie kwantowe, tak? Czyli przesyłanie, że jakby właśnie tam jest poruszone to, że informacja potrafi się poruszać szybciej niż światło. Nie? Tak? Czyli informacja, czyli wracamy teraz do tego, że jakby informacja podobno definiuje świadomość, tak, że jakby odbiór informacji definiuje świadomość, wobec czego tak jakby przekazywanie informacji mówiłoby o tym, że coś musi być postrzegane świadomie. Tak, no i tam jest to splątanie kwantowe, trzy cząsteczki, jedna ustala się w ten sposób, to jest w jakiś sposób przerzucane na tę drugą i ta druga potem przekazuje to do trzeciej, tak, i jakby to, te działania mogą być na odległość, że jedna cząsteczka jest, nie wiem, na Arktyce, tak? Na biegunie północnym, swoją drogą właśnie Arktyka po grecku oznacza biegun północny, a północ oznacza, tak chyba, czy biegun północny, a Antarktyda, tak, anty, czyli a po jakim? Przeciw, po grecku. Że jest właśnie na Arktyce, tak, druga na Antarktydzie, no i jest jakby trzecia, która w jakiś sposób jest powiązana raz z jedną, raz z drugą. No i w momencie, kiedy powiążemy tą naszą drugą z tą pierwszą, ona przejmuje jej stan, ponieważ są splątane i potem możemy przekazać, splątując ją znowu z tą dolną, właśnie przekazać tę informację. I w,
jakby niezależnie od odległości ta informacja w jakiś sposób pojawia się od razu. Niemniej i tak dalej jest problem, ponieważ my nie jesteśmy w stanie odczytać tej informacji z taką prędkością. Także to jest... To jak zmierzyli to, że to jest szybsze niż światło? No właśnie ja do końca tego nie rozumiem. Jak, w jaki sposób to zmierzyli, ale w jakiś... No chyba da się to policzyć. Tak jakby jak szybko poruszałoby się światło z jednego miejsca na drugie. No ale te cząsteczki muszą być w jakiejś tam odległości od siebie, te splątane, nie? Co masz na myśli w jakiejś odległości? Czy one mogą być totalnie... mają bliźniaczą cząstkę splątaną ze sobą i ona może być, wiesz, zupełnie gdzie. Nie wiem, jak oni dokonują splątywania między cząsteczkami. Ale z tego, co rozumiem, właśnie tak jak mówię, może być jedno laboratorium w Warszawie, drugie w Nowym Jorku. No i w jaki sposób potrafią przekazać informacje z Nowego Jorku do Warszawy szybciej niż światło. To tak splątane te cząsteczki na taką odległość mogą? Tak. Shit. To nie jest zależne od odległości właśnie. Jakby... Ale splątanie tych cząsteczek może być tak daleko rozstęp? To tak, tak jakby... To można byłoby teleport robić. Tak. Na tym to polega. Fajnie by było zaprosić jakiegoś profesora, wiesz... Który coś wie. Kwantowej. A nie porusza ale się nie tylko, który coś wie. W teorii domysłów. Który nie jest też śmącem i potrafi to wytłumaczyć. Widzisz światło? Widzę. Dobra, ale ty... Ładne jest, no? Ja jeszcze, sorry, że tak wrócę do tego swojego, ale powiem ci, że... Słuchaj, jakby jeszcze się tak zastanowić, że... Nie wiem, ile mózg ma tak objętości. Z 2 litry? Ile to jest? Nie wiem. No ale no nie wiem, no nie więcej niż 5 litrów chyba, nie? Załóżmy, niech będzie 10 litrów. Niemożliwe. Nie, raczej nie. Z 1,5. No ale dobra, załóżmy 5 litrów max. To... Jeszcze pytanie czego? No nie objętości mówię. No ale to co, objętości czego? Wody? No to metrów sześciennych nie będzie. No to nie chodzi o płyn. Jakich metrów sześciennych? Nie, żart. No ale nie metrów sześciennych, co ja gadam? Litr to jest 1000 centymetrów sześciennych, czyli nie metr sześcienny. Nie. 1000 centymetrów sześciennych. Dobra, ale zmierzam do tego, że zobacz, jak coś tak małego z materii jakiejś tam, wiesz, podstawowo prymitywnej nazwę, jest w stanie tworzyć, wiesz, sztukę, poezję i jest w stanie osiągać tak zaawansowane, przynajmniej no dla mnie, myśli i wiesz, emocje i tak dalej, to ty sobie wyobraź, jeśli ta moja, ten mój eksperyment czy tam teoria byłaby prawdziwa. Dobra, no to jest, nie da się sobie tego wyobrazić, no ale jak bardzo rozwinięte, no nazwijmy to, emocje mógłby przeżywać wszechświat. Wiesz co, dziś? Albo przemyślenia. God fucking damn it, man. Nie wiem. Ale ty ogarniesz, że jakie to ma, jakim zobacz, no, ale jaki pytanie, wszechświat ma potencjał. Ciekawe, czy go wykorzystuje. Właśnie. Pytanie, czy to w ogóle jest skalowalne. No bo... Że czym większy, tym lepiej, tak? No tak, no bo to, że ktoś ma większy mózg, to nie znaczy, że jest w stanie robić więcej. Na przykład wieloryba, tak? Akurat, bo nie, bo to akurat w zwierzątkach to jest raczej, mówią nie na zasadzie wielkości, tylko na zasadzie stosunku masy ciała do, czy tam objętości ciała, no, tak. Do objętości umysłu. I to jest właśnie ten chyba współczynnik encefalopatii albo jakoś tak, nie pamiętam, ale i zobaczono, że rzeczywiście jak jest trochę więcej tego mózgu względem objętości ciała, no to jest lepsze myślenie. Na przykład tak jest z delfinami, że mają podobno bardzo duży ten stosunek, dobry na swoją korzyść i rzeczywiście są takie, że mają zachowania takie trochę wybiegające poza, są podobno bardzo inteligentne, świetnie się komunikują, potrafią dla przyjemności uprawiać seks, czy potrafią nawet podobno bawić się zwłokami foki i również dokonywać jakichś tam aktów seksualnych na korpusach fok. Słyszałem, że co kiedyś... nie jest takim zwykłym zachowaniem, nie? No nie, słyszałem, że kiedyś delfin podrywał kobietę, która nim się opiekowała. Nice. Bo uczyła go chyba języka jakiegoś takiego, żeby się była próba komunikacji. No i zaczął się do niej przystawiać i wtedy przerwali eksperyment. No nieźle. No, ale
Aha, i jeszcze fajna taka ciekawostka, że tylko to też bardzo mało konkretna, ale podobno, że są ośmiornice, jakby ośmiornice, tak? Są znane jako... Zajebiste są ośmiornice. Tak, jako bardzo dużą inteligencję, ale nie... Kurde, no, nie wiem, czy to teraz mówić, ale podobno jest coś takiego, że one bardzo mają rozwinięty ten mózg. Ale one mają kilka mózgów. I właśnie o to chodzi, że ten gość, który o tym opowiadał, powiedział, że to nie jest tak jak u nas, że są naczelne, tak, małpy, i my mamy po prostu bardziej rozwinięty ten, jakby ten rodzaj mózgu. To jest podobno tak, jakby ewolucja zupełnie z innym podejściem zaczęła projektować mózg. Wiesz, co chodzi? Tak. Że w ogóle... Tak. Okej, fakt jest normal shit i let's do it like this. Z tego, co kojarzę, to chyba każda maska ma osobną inteligencję. Coś takiego, plus nawet, nie wiem, czy wiesz, oko też jest inaczej skonstruowane, że nie mają tej ślepej plamki. A, to tego nie wiedziałem, ale wiem, że... nie ma tego, bo u nas też jest, wiesz, że to jest ten, da się zobaczyć brak oka, jakby, znaczy brak, martwy punkt, można powiedzieć. To z palcem jakoś, tak? Tak, no, że jest coś takiego, nie pamiętam, ale że nagle znika po prostu w pewnej odległości jakoś od oka coś. No, nie, ale nie, wracając tak. Do ośmiornic, jest tak, że one w przypadku zagrożenia potrafią sobie oderwać ramię. I wiesz, to ramię potem gdzieś tam odpełzuje czy odpływa, żeby odciągnąć drapieżnika. I ono jakby dalej jest w stanie funkcjonować, a nawet dochodzi do tego, że ono potrafi jakby w momencie już braku zagrożenia przynieść tej ośmiornicy pożywienie. No, to, że jakby ośmiornice są zajebiste, ja propsuję ośmiornice. Science fiction. W niektórych krajach w ogóle są zabronione jedzenie ośmiornic właśnie ze względu na ich inteligencję. Ciekawostka kolejna. Myślano, i nie wiem, czy to jest już udowodnione, że tak nie jest, że jest, nie wiem, teoria, że wiesz, że podczas tej uśpienia operacyjnego, ktoś tam mówił, że to wcale nie jest tak, że my nie odczuwamy bólu. Tylko my odczuwamy ból, jesteśmy świadomi, tylko możemy o tym nie pamiętać, że tak może być. Ale słyszałem, że właśnie to wyłącza świadomość. Ale są też sytuacje, tak, że ludzie są dalej świadomi. Tylko nie mogą nic zrobić. No. Ale to znowu możemy tutaj też powizolofować na temat pytania, co jest lepsze. Czy pełna świadomość bez możliwości sterowania ciałem? Odwrotnie chyba nie może być. Czy w sumie śmierć, tak? Jakby też. Uwięzienie jest, jakby pobyt w więzieniu jest w jakiś sposób taki też ograniczeniem. Tak, ale wciąż masz umysł i możesz coś tam tworzyć, tak, wewnątrz umysłu. A jeszcze dokonywać dyskusji, monologów. W dawnych czasach nie podawano dzieciom z tych środków znieczulających przed cięższymi operacjami, bo uważano, że nie odczuwają bólu. Garniasz? Serio, tak było. Tym podcaście. Nie wiem. Zależy, czy w NFZ-cie, czy w NFZ-cie z rok. Ale to normalnie, nie wiem, ze stulecie temu. No dobra. Dzisiaj taki bardzo spięty poślad podcast. Nie? Pozytywnie, ale... No, okej, okay, tak jakby. Ale taki jest, trochę, że... Jest jakaś koherencja. Że wyobrażam sobie, że ktoś może trochę przeskipować. No taki, tak. Możemy przynudzać, ja zwłaszcza. No. A jeszcze kolejna ciekawostka. A i to jest takie trochę... No, gdzieś tam w okolicach naturalizmu. No, jakby psy są znane z tego... Niektóre zwierzęta inne też, ale psy są znane z tego, że potrafią wyczuwać nosem choroby. Jakby na podstawie zapachu, tak? I tutaj mam przykłady, że są to choroby takie jak... Nowotwór. Otóż to, zgadłeś. Ale to są konkretne rodzaje nowotworów podobno. I jest to rak piersi bądź płuc. Także czerniaki też. Także cukrzyca oraz choroby nerek. I ponadto tak do około 45 minut przed, oczywiście no, do około, wiadomo, zależy od psa i tak dalej, sranie w banie, disclaimer, tak, asterix. Też atak, napady epileptyczne. No i uspokajają jakoś. Podobno da się wyszkolić tak, że jak ktoś ma napad, to ten pies, wiesz, przychodzi i się jakoś... Albo na przykład też widziałem taki filmik, jak osoba tak z auto...
nie wiem jak się nazywa, ale chyba z autodestrukcyjnymi skłonnościami, że wiesz, że się po prostu uderzała, tak. Że pies przychodził i wkładał głowę pod ten. No, szale to słodkie, co? Tak. Takie, o, super są pieseły. Miód na serce. Tak, ale... Na pieseły. Pozdrawiam pieseły. Ja pozdrawiam pieseły. Być może te pieseły już nie będą potrzebne, ponieważ amerykańscy naukowcy już opracowali metodę, która daje 99,6% skuteczności właśnie w wykrywaniu napadów epileptycznych. Czyli pieseły dead. Pieseły mogą być piesełami po prostu, już nie muszą być dresowane. Nice. Tak. I właśnie ogarnęli to na podstawie sztucznej inteligencji i ta sztuczna inteligencja była im potrzebna do tego, żeby... znowu tam są dwie metody, jakby dwa stopnie tego, ponieważ najpierw przy pomocy elektrod jest dokonywane mapowanie mózgu i obserwacja ścieżek, które aktywują, ścieżek neuronalnych, które się aktywują elektrycznie w trakcie napadu. I problem był taki, że każdy z pacjentów ma unikatowy taki wzorzec, znowu, tych napadów, co się mu aktywuje. I właśnie tutaj zaprzęgnięto tę sztuczną inteligencję, żeby się ona potrafiła tego nauczyć. No i potem to jest klasyfikowane, tak, że w momencie, kiedy w jakichś obszarach mózgu już zaczyna się ta elektryczna aktywność, to wiadomo, że mniej więcej za godzinę nastąpi napad. No i właśnie ta inteligencja była potrzebna, żeby jakby ten w jakiś sposób obiektywny algorytm dostosować pod konkretnego pacjenta. No i jakby to jest dla mnie ciekawe w tym, że mamy już takie narzędzie w postaci tych piesełów właśnie. Ale... To po co nauka, jak mamy pieseły? Tak, no ale że my... No po co oni? Trochę tak, ale z drugiej strony my doszliśmy do tego troszkę inną drogą, nie? No ale która jest droga lepsza? Piesełowa czy laboratoryjna? Powiedziałbym, że laboratoryjna. Ponieważ piesełowa? Z całym szacunkiem do kochanych piesełów. Tak, no laboratoryjna, ponieważ wiesz, możesz sobie zrobić mały chip, wrzucisz go do smartwatcha i no... Tu mam informację. Mam informację. To jest tak, jakbyś powiedział, że 50 milionów ludzi lepsze są samochody niż zaprzęgi. To jest tak, jakbyś tak powiedział, że lepiej było przesiąść się na automobil niż na zaprzęgu. Mam nadzieję, że to kiedyś się stanie na Morskim Oku tam. Tak. Albo chociaż wrzucą jakieś silniki elektryczne dla tych biednych koni. Niemniej około 50 milionów ludzi cierpi na epilepsję. Shit. To jest 50 milionów piesełów. Dla każdego człowieka. Super. Dużo piesełów, dużo szczęścia. Najwięcej. My chcemy jak najwięcej. Ja bym piesełów. Zainwestował w tak. Pieseły. No ale wyobrażasz sobie, no, jakby, jakie to może być ułatwienie dla takiej osoby. Że jest w stanie, wiesz, godzinę wcześniej już wiedzieć i na przykład zadzwonić po pomoc, nie, czy odpowiednio się przygotować. Tak, na serio to tak. Zajebiście. Nie, i wrzucasz to w smartwatcha, jest dostępne od razu i mega. No. Tak, i wystarczy tam jakiś tam poziom krwi zobaczyć, tak? Nie. No, ten chip mówisz. Ten chip, tak. Że on się uczy potem i w jaki sposób to mierzy, nie wiem. Nie wiem jak dokładnie to działa, no bo nie było tych informacji, tak? Bo nikt nie zdradza swoich sekretów, żebyś nie zinżynierował sobie tego sam. No ale jest taka możliwość, że w przyszłości tak będzie. No spoko. Fajnie.